Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Zaczynamy nietypowo nowy sezon z nową ramówką, z nowymi możliwościami technicznymi. Zaczynamy od imprezy, która po prostu była teraz w tą sobotę. Był to Piaskowy Dorsz w Sasinie. Piaskowy Dorsz rządzi się swoimi prawami, ponieważ, no tak jak sama nazwa wskazuje, główną rybą premiowaną tego dnia jest po prostu dorsz. I teraz, jeżeli wy złowicie 60 flonder, a wasz sąsiad złowi jednego dorsza, to wasz sąsiad po prostu wygra. Chcecie zobaczyć, co tam się działo? Zapraszam na film. Wszystkich serdecznie witam, witam panie, witam gości, witam zawodników. No, cieszymy się z tej frekwencji. Widać, że tu praktycznie mnóstwo przyjaciół naszego klubu Pomuchla. No szanowni koledzy, no więc mówimy tak jak zawsze, czyli według tych nowych zasad, wahaczyki, ciężarek, przynęty. Jurek się do rozmiarów uśmiecha. Przynęty są dowody. Wszystkie ryby, które są nie pod ochroną i wymiarowe, to znaczy oprócz tam babki byczej, jakiegoś śledzia czy tubisa, to będą kurcze rybami, które się liczą. Ale generalnym takim zaliczany do naszych zawodów to jest dorsz. I tylko dorsz będzie brany pod uwagę. W przypadku, nie daj Boże, żeby tak było, że dorsza nie będzie, no to wtedy tu zarząd postanowi inaczej. Odnośnie tych odległości, bo to jest łowienie generalnie w nocy, czy w godzinach wieczornych, i bardzo bym prosił, jeżeli ktoś tam staje jeden obok drugiego, to te 40 tych metrów to jest to minimalna taka odległość, że powinniśmy stać. Jeżeli tam kumple się dogadają, to mogą stać nawet tam te 10, my w to nie wnikamy, to ich sprawa. Ale taka jest generalnie zasada, że powinniśmy przestrzegać tych odległości, tych 40 metrów. Stajemy na odległości podpisu kartki po prostu, kolega od kolegi. Następną taką rzeczą godną, kurczę, podkreślenia to jest to, że po prostu wszystkie ryby, które złowimy, przynosząc tutaj do miary, żeby one były czyste, nie były takie trochę tam od liści czy tam od piasku utytłane, tylko mają być po prostu wypłukane, każdy ma wody tam dostatek i wystarczy je tam trochę ochlupać, żeby one tutaj, kurczę, nie stanowiły dla nas jakiejś lepiej. W przypadku takim, gdy będą takie ewidentnie brudne, gdzieś oklejone, to możemy te ryby po prostu ukarać, kurczę, grzywną. Także życzę wszystkim, żeby te nasze ostatnie, jedne z ostatnich zawodów były w miarę, kurczę, pozytywne, w sensie ilości ryb. Kolejny raz spotykamy się pod koniec sezonu wędkarskiego na Piaskowym Dorszu. To szósty raz chyba. Tak, są to szóste zawody, szósty meeting ogólnopolski Piaskowy Dorsz. Został on stworzony na zasadzie specjalnych zawodów, w których łowimy tylko i wyłącznie dorsza. Jest on głównie punktowaną rybą na tych zawodach. W przypadku, gdyby akurat nie było dorsza, wówczas będą punktowane też flądry. Ale główną rybą priorytetową jest dorsz. Jakie były początki tej imprezy? Początki były, powiedzmy, może skromne. Zaczynaliśmy to, mówię, od przypadkowych połowów dorszy, gdzie się łowiło je bardziej przypadkowo. Potem zrobiliśmy takie pierwsze nasze zawody wewnątrzklubowe na Czołpinie, gdzie chyba na 17 osób złowiliśmy prawie 40 dorszy. I od tamtego momentu zaczęliśmy robić właśnie zawody ogólnopolskie z myślą nastawienia, że łowimy tylko i wyłącznie dorsza surfcastingowo. To, że ta impreza jest pod koniec roku kalendarzowego, to ona w zasadzie kończy te nasze zmagania z surfcastingiem. W zasadzie, no wiadomo, dorsza łowimy na jesieni, czyli październik, listopad, może początek grudnia, ale najlepszą porą jest przełom października, listopada. Robimy to, powiedzmy, tę imprezę tak, żeby dogadywać się z Nordą, z zawodami Nordy, żeby nie kolidować między sobą, i
dzielimy powiedzmy terminy wspólnie, także jesteśmy 2 tygodnie po Nordzie, bo są to ostatnie zawody w tym roku, które będą na naszych plażach. Na Nordzie padło bardzo dużo Flondry, no w porównaniu z Dorszem, tam z Dorszów było, nie wiem, kilkanaście, sześć chyba. 90 ludzi. No, ale Flondry tam było z 50-60 sztuk, więc no, dzisiaj możemy spodziewać się czegoś podobnego. No zobaczymy. Dzień do dnia nie jest równy. Jednego dnia te dorsze biorą, drugiego dnia nie biorą. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze, pogoda dopisuje, także pełny optymizm. Właśnie, jak wygląda sytuacja na plaży? Jak tam układają się te rewki? Jak falowanie? Dzisiaj praktycznie chyba będzie flauta, dopiero w godzinach wieczornych jest tam jakiś wiaterek się zrywa, będzie trochę więcej fali, ale rewki. Rewki są na stilo, tutaj bardzo podobny układ jest tak jak praktycznie na Karwi, nie? Czyli, no mówię, jest bardzo podobne łowisko do Karwi. Zobaczymy jak to dzisiaj wypadnie, miejmy nadzieję, że ryba będzie współpracowała. Ilu mamy dzisiaj zawodników? Jest zapisanych na liście chyba 44 czy 45 osób. Jeszcze czekamy na parę osób, które mają dojechać. A jak właśnie ta ilość zawodników na poszczególnych latach, jak przebiegała? No wiadomo, początki, tak jak żeśmy już wspomnieli, były no niezbyt obfite, a to tak z roku na rok jest coraz więcej, czy widać, że była jakaś kulminacja była po drodze? Mniej więcej kształtuje się to w granicach 50 osób. Także no mówię, zasobność portfela, bo tych zawodów jest teraz coraz więcej, coraz imprez więcej są castingowych. Na naszych polskich plażach dochodzi KLS, dochodzi Norda, jakieś tam Mistrzostwa Polski, Grand Prix Polski, także sezon jest bardzo napięty kalendarzowo, bo praktycznie zaczynając od końca kwietnia aż do listopada mamy na ścisłość prawie co tydzień jakieś zawody. A Piaskowy Dorsz jest kończącą imprezą tego roku, także no mówię, jest prawie 45 osób zapisanych, także może nie jest tyle co na Nordzie, ale nie w ilości, może siła, w jakości. Spotykamy się w Sasinie i tutaj z tego co wiem nie ma problemów z noclegami, to wszystko jest też, no jesteśmy poza sezonem, więc to wszystko jest relatywnie tanie. Dużo macie takich osób, którzy zostają u Was na noc? Czy akurat to pytanie pewnie do Darka było właściciela, ale sporo osób przyjezdnych będzie dzisiaj nocowało tutaj w pensjonacie 3 Dęby u Darka Malinowskiego, który jest współorganizatorem, członkiem klubu Pomuchel. Mówimy na, powiedzmy, na jego plażach, o tak można w cudzysłowie powiedzieć, bo to pod jego nosem Stilo Sasino, na ich terenie tutaj na tym. No mówię, no baza noclegowa jest bardzo dobra, pensjonat 3 Dęby, także tylko zapraszamy. W zeszłym roku dowoziliście nas bryczkami pod samą plażę. W tym roku słyszałem, że mamy pozwolenie na wjazd samochodami. Trzy słowa na ten temat. Czy jest załatwione pozwolenie na dojazd praktycznie aż do samej wydmy. Można wjechać samochodem, tam będzie można zostawić samochód. Jest na to zezwolenie z gminy, także do plaży mamy 50 metrów i później jak to wylosuje stanowisko. A chyba nawet nie będzie stanowisk, dzisiaj będzie wolna ręka z tego co wiem. Dzisiaj zaczynamy od której, do której są te zawody? Od godziny 14.30 łowimy do godziny 23.00 i później zjeżdżamy z powrotem tutaj do miejsca, gdzie się dzisiaj teraz znajdujemy, mierzenie ryb i zakończenie całych zawodów.
chłopaków z Bolony tutaj jak na lekarstwo, ale niech wiedzą, że ja tutaj dla nich pracuję, nie? Główka pracuje, czapkę dostałem, to muszę się teraz zrewanżować. Taka flonderka, no wiecie, niczego sobie, zaraz ją lekko zmierzymy, a co tam, żeby wiecie, już jak już jest na tym świecie, to zaraz machniemy. No mała nie jest, nie, ale jakaś ogromna też nie, no z jakieś 37 cm. No wiecie, gorszy tutaj jak na lekarstwo dzisiaj, ale flądra jakaś jest, trzeba się cieszyć z tego co jest. Spróbujemy ją teraz odhaczyć. Taka floderka na mały haczyk 10 mm, spoko, robimy dalej. Koło mnie stoi Józef Florek, 2 tygodnie temu wygrał zawody Norda i no taka ciekawostka, że pan nie dowidzi, tak? W ogóle nie widzę. W ogóle pan nie widzi. To jeszcze większa ciekawostka. Proszę powiedzieć, jak to jest z tym wędkowaniem w pana przypadku? Jak pan wyczuwa, że ryba bierze? No jak to w ogóle wygląda? No, tak jak wszyscy wędkarze mają światełka pozakładane na szczytówkach, ja po prostu mam dzwoneczki pozakładane i jak ryba bierze, to po prostu daje mi sygnał, że jest branie. I rozumiem, że pan tą rybę też potrafi odhaczyć? Wyhaczyć? Tak. Wszystko zahaczam, przynęty, ryby. Jeżdżę wszędzie na zawody właśnie morskie od 3 lat. No i takie szczęście miałem, że akurat wygrałem. Bardzo szczęśliwy z tego powodu jestem, że udało się mi właśnie wygrać takie zawody. No, na relacji z Norda Cup mamy też oczywiście kadry, gdzie pana widać, jak pan zarzuca też swoje wędziska, swoje zestawy. I no i po tych kadrach też widać, że no mega daleko pan nie zarzuca. I to już się też tak pytałem paru tutaj znamienitych wędkarzy i mówią, że ta ryba wcale właśnie daleko nie jest. Ona jest najczęściej blisko nas. Tak, ostatnio właśnie na Nordzie to byłem właśnie ten i pytałem się, jak daleko rzucam. I akurat rzucałem za falę. Tam, gdzie się łamała fala, no tam przeważnie ryba siedzi. No i to mi wystarczało, żeby dalej nie musiałem, bo zresztą miałem słaby sprzęt, to też jest ważne, bo te wędki takie są twarde moje, te stare. Chociaż teraz wygrałem wędki, mam nadzieję, że dzisiaj będę dalej rzucał. Ale wystarczyło mi to, żeby właśnie trafić w tą dziurę, gdzie właśnie była ryba. Bo na plaży to tylko zależy od szczęścia, gdzie kto jak trafi w dziurę. Używa pan w surfcastingu plecionek czy żyłek? Różnie. Jak jest duża fala, to żyłki, jak jest mała fala, to plecionka. No właśnie, bo to pytanie takie mi się dodatkowe nasuwa, bo po plecionce wiemy dokładnie nawet jak ukształtowanie dna jest. Wszystkie takie małe te garby czujemy, jak zwijamy zestaw. Pan no, najwięcej by miał do powiedzenia w tym. Pan czuje to dno? Tak. To się wyczuwa, kiedy schodzi w dół, kiedy do góry się podnosi, no to wszystko się wyczuwa. Przy dużej fali właśnie żyłka lepiej pracuje, bo plecionka ona za mocno pracuje wtedy i wtedy jest mniejsza wyczuwalna ryby. Przy dużej fali jest dobra jest mieć żyłkę strzałową, a przy małej fali jest plecionka dobra. Mhm, dobra, a o tym wyczuwaniu tego dna mógłby pan scharakteryzować, jak zwija pan delikatnie zestaw i ten ciężarek no, jedzie po tym dnie, sunie po tym dnie. Jak wygląda dno twarde, miękkie jak stok? Znaczy, zależy właśnie, gdzie jesteśmy zarzuceni. Jeżeli jesteśmy za łachą, rzucimy do dziury, no to wtedy się właśnie z tej dziury, jak się wychodzi, to czujemy właśnie, że idzie do góry i później idzie płasko po piasku. Tylko to się właśnie wyczuwa bardzo dobrze, to każdy wędkarz nawet czuje, nie? Bo to jak w dziurę się trafi, no to idzie do góry, tak? Zawsze idzie gorzej, a później po płaskim, jak już jesteśmy, to idzie bardzo elegancko
Nie ma haczy, bo to zależy się gdzie, jakie dno jest, czy kamienie są, czy nie kamienie. Wszystko zależy od dna też. Załóżmy, że mamy dno wszędzie identyczne i teraz na górze tej Rewy, no to tam byśmy mieli to dno takie, bym powiedział, chyba najbardziej pofałdowane, a w środku, w tej Rynnie, powinno być mniej pofałdowane, tak? Tak, no jest większy piach. On jest tutaj u góry, on jest twardy. To jest, jak się czuje, zestaw się ciągnie, to się czuje, że on już jest na mieliźnie i się ciągnie, bo tam jest twardszy piasek niż tam w dole, nie? W dziurze. Mhm. I on jest miękki, taki jak mułowaty taki, nie? I to się czuje właśnie. Co pan zakłada najczęściej na haczek? Ja bardzo często zakładam belonę lub śledź. No bo na tubisa nie chodzę, no to nieraz jak koledzy mi dadzą, to mam jeszcze tubisa, ale tak to ja sam nie łapię tubisa, ale przeważnie jest belona, kawałek belony i śledź. Na Nordzie, no to wszyscy podziwialiśmy pana, bo ja nie zrobiłem nic, koledzy po jednej flądrze w ogóle, to tak. Ilość ryb to była taka, że to nawet nie było po jednej rybie na głowę, bo nas było 90 chłop, a ryb chyba 60, przy czym pan miał tam no kilka tych ryb, co tak, to były za ryby? Cztery dorsze, miałem jedną flądrę. No cztery dorsze, to w ogóle nie bywały, bo tych dorszy w ogóle tam na tej Nordzie nie było, w zasadzie same flądry. To znaczy no tam pod rzeką trzecie miejsce tutaj właśnie tutaj zajął, to właśnie zaczął ciągnąć, ale to już później zaczęły te dorsze podchodzić. No u mnie akurat przed dziewiątą miałem pierwszy, czy o dziewiątkę chyba pierwszy dorsz był. I później tak co pół godziny dorsze, a na koniec już przy wyciąganiu właśnie zestawów, nawet nie wiedziałem, że jest flądra, to jeszcze na koniec właśnie tą flądrę miałem. No właśnie, bo wyczuć flądrę chyba jest najciężej, co? Tak, bo ona jak uderzy mocno, to jest, czuje się, a jak ona właśnie delikatnie, bo ona weźmie przynęty i się położy na dno i leży. I tego się właśnie nie widzi. Nie? Oni na światełkach to właśnie widzą, to małe nawet mrugnięcie jest i... No, a u mnie na tych grzechotkach nie zawsze właśnie flądrę, jak słabo, delikatnie weźmie, to grzechotki nie zagrzechoczą. To wtedy jak podciąga, to czuje, o jest, no to wtedy wyciąga. Jak często pan, powiedzmy, uda się panu dalej zarzucić, czy tam, no tam gdzie pan chce, jak często pan podciąga? No co 15 minut, co 10 minut, różnie. Mhm. I o ile metrów? 3-4 metry podciągam i zostawiam z powrotem. Mhm. Czyli jak jest flądra, po prostu to się czuje, że tak, ona tak. To jest, tak? Jak ona jest już wtedy, jak już się właśnie podciągam i jest coś na haku, no to już wtedy już wyciągam wędkę, nie? Bo to już wiadomo, że jest. To jest czucie, bo flądra od razu pracuje. Dorsz tak samo, a dorsz jak właśnie, dorsz jak bierze, to on bardzo mocno szarpnie, nie? To także te dzwonki bardzo wyraziście je słychać jest. Nie? Przy flądrze jest gorzej, nie? Zawsze pana małżonka z panem jest? Często. No bo już tak widzę, że nawet się tutaj troszeczkę wkupiła w łaski tutaj wszystkich chłopaków, wszyscy bardzo życzliwie do was podchodzą, znają was. Tak zaczęła od Grauwera właśnie ze mną jeździć i zawsze mi pomaga, chociaż mówię, że najważniejsze jest dla mnie, żeby przyjść, żeby ktoś mi po prostu ustawił stojaki, gdzie po prostu jest kierunek morze i według tych stojaków już później sami sobie daję radę, nie? Już dalej nie potrzeba, nic mi więcej nie trzeba. No rewelacyjnie. To stojaki wbić i to jest dla mnie podstawa. I według tych stojaków rzucam właśnie w morze. Super, super. Naprawdę no, podziwiamy pana wszyscy. Bardzo panu gratulujemy tej Nordy. No i oby dzisiaj znowu pan wykosił konkurencję, i bo bardzo ładne puchary są do zdobycia. I Dragon dzisiaj się postarał. Jest następna wędka, choć pan tam sporo tych wędek chyba ostatnio doszło. Trzy wędki, tak. To wszystkie do surfcastingu były? Tak, wszystkie do surfcastingu. Jedna była Jacksona, jedna Dana, jedna... jeszcze jedna tam na M coś tam. Ale wszystkie, no już taka już górna półka, no dopiero pierwsze miejsce, tak, to tam tak. Można było naprawdę... Dobre wędki mam teraz, jestem bardzo szczęśliwy, no nie było mnie stać, no jestem niestety inwalidą, no jestem na ręcie. Ciężko jest właśnie z tym sprzętem, a sprzęt jest drogi, no i dzięki, że wygrałem, mam teraz dobry sprzęt i myślę, że te połowy będą lepsze.
Jerzy, łowisko dla nas się okazało dzisiaj no takie nie, no nie za ciekawe, chociaż to jest moje strony są, ale no, no kurczę, no przykro to powiedzieć. To mogło być lepiej, ale wyszło tak jak wyszło, jak zawsze. Zaczynamy od kolegów. Pierwsze miejsce zdobył kolega Jerzy John Szymon. Panowie, bo w pierwszym my żeśmy liczyli, bo to są po prostu to jest piaskowy dorsz i dorsz ma priorytety. No i stąd trzy dorsze zostały złowione i trzy pierwsze miejsca to automatycznie muszą zająć Ja wiem, że wy macie tam kurcze apetyty na takie miejsce, no ale flonderki niestety dzisiaj to w dalszej kolejności. Drugie miejsce. Perez Arkadiusz. Gratuluję przewodniczącego. Trzecie miejsce. Makowski Reneusz. Miejsce trzecie, proszę. Jerek, dorsz był zatokowy. Największą rybę jeszcze, no to oczywiście ten, co zajął dorszem, kurczę, pierwsze miejsce, to i automatycznie najdłuższą rybę. Szymon Drzewo. Szymon Drzewo. Masz się wszystkie nasze zajęte miejsca to będą czy opublikowane w internecie według kolejności, które to żeśmy już nie było potrzeby, żeby tam już wtedy tam ustalać te dalsze miejsca.